Dobra, halo, halo? Nie ma nikogo? Nie ma, no dobra, nie ma chyba, nie ma, dobra. Siemano, Liska, jestem Przemik Zero i witam was dzisiaj już w kolejnym filmie na moim kanale i dziś jest to, proszę państwa, oczekiwana gra, tak, myślę, przez wielu fanów FNAF-a, czyli Five Nights at Freddy's 4. Wszystkie teorie już dzisiaj zostaną rozwikłane tylko po naciśnięciu przycisku New Game. Ale zanim to zrobimy, oczywiście chcę wam zaprezentować kolejny fanart, tym razem od Doroty Sowińskiej, który przedstawia mnie jako jednorożca, tak dokładnie, jednorożca. Nareszcie coś nowego, już nie kucyk, tylko jednorożec. W sumie to nie wiem, czy kucyk to jest jednorożec, czy jednorożec jest kucykiem. Nie wiem. Ale załóżmy, że nie jest kucykiem i jednorożec to jest coś nowego i nareszcie jest coś nowego. Fanart jest bardzo ładny, tak jak każdy fanart zrobiony dla mnie. Oczywiście Dorota, serduszku dla ciebie, nie wiem czy widać. I też możecie zaobserwować nowy look kamery, tak trochę bardziej z boku, tak troszkę bardziej niżej, żeby jak tutaj coś będę robił, nie wiem, jakieś głupoty czy coś, żeby było mnie elegancko widać. I tak samo zmieniłem sobie trochę look włosów, tak? Co nie? Jak widzicie. Unlike, unsub, bo zgoliłeś grzywę. Ale dobra, dosyć pierdzielenia o grzywach, czy o moich włosach. No i przechodzimy do gry. Witamy w menu gry Five Nights at Freddy's 4 i kurde, głupi zegarek się włączy, wypierdzielaj! Gdzie jesteś, gnoju? Znajdę cię, kurde. Znajdę cię. Mam cię, kurde. Nie będziesz mi tutaj budził moich widzów. Dobra, przepraszam za ten zegarek. On jest naprawdę jakiś dziwny. Nie da się w ogóle wyłączyć tego budzika. On codziennie dzwoni o godzinie 12, jednak nie umiem go przestawić. I dzwoni o godzinie 10. Dobra, znowu się rozgadałem o budziku. Tak więc zaczynamy new game. Właśnie teraz wszystkie teorie, tak jak już mówiłem, są nam potwierdzone lub też obalone. New game. 5 dni do przyjęcia. Albo po przyjęciu. Unil, nie zapomniałem co to jest Unil. Dobrze, mamy Golden Freddy'ego. Co zrobisz w tym czasie? Jesteś zamknięty w swoim pokoju. Ponownie. Ale nie bój się. Jestem przy tobie. W USAD. Dobrze. Tutaj widzimy te miśki. To są moi przyjaciele. No, dobra. Golden Freddy, jesteś przy mnie, patrzysz się na mnie, widzę się na mnie, patrzysz, nie mogę do ciebie iść. Dlaczego nie mogę do ciebie iść? Drzwi? Halo? Ale widzicie, potwierdziła się moja teoria, jesteśmy dzieckiem, to było, to można było łatwo... Dziś jest ostatni dzień? Another, ostatni chyba. Ostatni dzień. Ale widzicie, moja teoria się potwierdziła, jesteśmy dzieckiem. Dobrze, znajdujemy się nareszcie w grze. Click to the round the door, dobrze. Klikamy i biegniemy do drzwi w takim razie. O, widzicie, poruszamy się jakby na czworaka, to też mówi nam o tym, że jesteśmy dzieckiem. Okej, uwaga. Słuchaj uważnie, jeśli usłyszysz oddychanie, trzymaj drzwi. Jeśli nie będziesz słyszał oddychania, możesz użyć swojej latarki. Dobrze. Hold door shift. Ok, flashlight control. Kontrolem zazwyczaj się włączamy. Dobrze. X hide the tips. Dobrze. Teraz tutaj wejdźmy, tutaj może jakieś tipy będą. To jest ten schowek, tak? Ta szafa schowek. Nie wiem, to jest dla mnie szafa, bo tam są ubrania, tak? Ale to też nazywa się schowek chyba. Ten nic, tylko możemy się wracać. Tutaj coś może będzie. Halo? A, tu jest to samo. Okej, dobrze. Czyli pobocze słuchamy po prostu oddychanie. Jeśli słyszymy oddychanie, nie możemy zapalać lampki, jeśli i trzymać drzwi trzeba. Jeśli nie będziemy słyszeć oddychania, możemy spokojnie włączyć lampkę. Tylko żebym słyszał to oddychanie. Okej. Flip
A, jeszcze za mną. Co mamy za mną? A, za mną jest to łóżko z Freddym. Działa nos! Jest! Działa nos! Fuck yeah! Czyli za mną jest to łóżko z Freddym. Łóżko pewnie jest odpowiednikiem biurka z poprzednich FNAF-ów, na którym... Zobacz, kurde! Jak to możliwe? Co jest, kurde? Dobrze, witamy z powrotem w nocy pierwszej. Dokończę to, co mówiłem, czyli za mną jest łóżko, tak? Łóżko, które jest odpowiednikiem biurka ze wszystkich FNAF-ów, na którym będziemy sobie zbierać po prostu miśki, tak? Dzięki, Freddy. Ale wtedy to mnie za bardzo nie pocieszyłeś. Bo od razu potem wyskoczył Foxy. No nie mogę, Foxy, od razu Foxy. Co za lis, no nie mogę. Dobrze, czyli sprawdzamy wszystkie pomieszczenia. Aha, też możemy zamykać, no tak, dobra, okej. Zero ludu. Zero ludu. No i na razie zero ludu. Jestem w ogóle ciekawy, czemu wiatrak nie pracuje. Wiatrak zawsze pracował, zawsze było słychać, teraz nie pracuje. Po prostu jest wyłączony. Dlaczego? Też pewnie się kryje jakaś tajemnica z tym wiatrakiem. Dobra. Halo? Halo? Nie ma nikogo? Nie ma. No dobra, nie ma chyba, nie ma. Dobra. Nie no, pies mi szczeka za oknem. Why? Jakby co jest mroku mnie w pokoju, bo sobie zasłoniłem rolety. Dobra, Freddy, pociesz mnie. Freddy. Ej, what? Jak wolno się kamera przemieszczała. Ja pierdzielę. Dobra. Sprawdzamy. Wiecie, co mi się wydaje? Zobaczcie na to. Wydaje mi się, że to nasze pomieszczenie też jest znowu w 2D. Tylko jedynie jak pobiegniemy tutaj, to o tutaj już jest 3D. Możemy to zaobserwować po drzwiach, które możemy zamykać. Kurde, trudno jest rozgryźć Scotta. Trzeba było się zagłębić w pliki gry. Tam by wszystko było pokazane. What? Czemu tak migło dziwnie? Co tak migło? Godzina czwarta, lol! Lol, przejdziemy pierwszą noc nareszcie. Freddy, chodź szybko, pociesz mnie. Pociesz mnie, Freddy. Pociesz... Miśki jakieś za mną były, to straszne. To jest z traileru. Ty, a... Cika. Oddychanie. Nie możemy zapalać lampki. Słuchamy oddychania. Słyszę oddychanie. Jak idzie w moją stronę. Słyszę to. Zamkniemy drzwi. Godzina piąta. Boję się włączyć latarkę, żeby mi nie wyrąbało. Słyszę oddychanie. Animatroniki, jak one oddychają? Przecież one nie mogą oddychać. Halo. Godzina piąta. O nie, to chyba miśki. Szybko. Do miśków. Dobrze. Durne ciastko. No nie. Czemu się ręka poci? Ręko, co ty robisz? Czemu z ciebie leci woda? Co się dzieje? Dobrze, godzina czwarta. Czy mi się zdało, czy coś migło? Dobra, migło. Jak miga, to jest... jak widzicie, jest to... Są to miśki. Oh, fuck. Godzina czwarta. Zamykamy drzwi. Muszę podgłosić troszkę bardziej, żeby nie tylko się przestraszyć, ale i słyszeć oddech. Oddychanie. Słyszę oddychanie. O kurde. Ale przecież animatroniki oddychają? Jak one mogą oddychać? To
To jest troszeczkę takie, no wiecie, naciągane. Nie słyszę oddychania. Oluj! Niesamowite. Oddychanie znikło i jego też nie było. Dobra. Słyszycie oddychanie? Ja zamknę drzwi, bo jest godzina piąta. Nie ma nikogo, okej, dobra. Nie ma nikogo. Tutaj coś słyszę. O kurde. Jest oddychanie. Jest oddychanie. Szósta! Co się dzieje z tym? Szósta! Jest! Przeszedłem pierwszą noc! Jest! Jest! Tak! 4 dni do przyjęcia. Tak, to jest do przyjęcia. Co się tym razem dzieje? Wiesz, że musisz... Hiding... To jest kryć się znowu? Wiesz, że musisz kryć się... Chować się znowu? Freddy, czemu Golden Freddy mnie śledzi? Nie możesz się zatrzymać. Musisz go znaleźć? Kogo? Kogo muszę znaleźć? Czemu tu jest coś rozwalone? Czy to jest Mangle? Mangle? Tutaj! Co tutaj jest? Znalazłeś? Ktoś zniszczył jego zabawki? No, co nam powiesz? Golden Freddy? Nic? O, w dupę! Dziś jest ostatni dzień. Czy to... To jest gościu w przebraniu. Widać normalnie ręce człowieka. Zabawa z plusztrapem. O, teraz jest plusztrap. No i nie przeczytałem oczywiście, o co chodzi z tym plusztrapem. Ale ja sobie to zatrzymam. Zabawa z plusztrapem? Dobrze. Nie wiem, o co chodzi w zabawie z plusztrapem. Jak mi się nie uda, to po prostu to będzie w drugim już odcinku. Zaczniemy od tego plusztrapa. O, czekaj, on idzie. A, tu jest czas. To mam na dole X, jak możecie zaobserwować. A ten czas, to przez ten czas muszę go przytrzymywać na krzesełku. Jak świecimy, to zauważyliście. Jak zaświeciliśmy, nagle usiadł na krzesełku. Czy musimy wytrzymać przez ten czas? Plusztrap, nie teraz, proszę. Too bad. Tak więc co, moi kochani? Jeśli odcinek ci się spodobał, zostaw bardzo serdeczną łapkę w górę i oczywiście też zostaw łapkę w górę dla Doroty, która zrobiła dla mnie fanart. Jeśli chcesz być ze mną na bieżąco z filmami, zasubskrybuj kanał, tu masz taki specjalny przycisk subskrybuj z bananem. Zasubskrybuj kanał i bądź z moimi filmami na bieżąco. Pamiętaj, bądź aktywny w komentarzach oraz w łapkach. Pamiętaj, chcę cię widzieć w kolejnym odcinku. Tak więc, pa pa pa!